Czy jakieś punkty karne są? Mało, ale są. No zobacz, no gdzie punkty karne? Nie no. No tak, chyba, panie, że kobieta, bezpiecznie, chyba, ja jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę bezpiecznie. Chyba, że kobieta zatrzyma. I zgodnie z przepisami. Tak? Chociaż tak Włomży za jedne złamanie pewnego przepisu, zakazu wjazdu, dwa razy dostałam mandat. Także i to od tego samego policjanta, który jak mnie zobaczył za drugim razem, no, jak złamałam ten przepis, to powiedział: nie, już teraz to muszę pani dać wyższy mandat, bo widzę, że na pani nic nie działa. Więc różne są sytuacje, no, ale na razie jakoś sobie radzę, na razie prawko jest. Mam nadzieję, że tak będzie. A jakaś najdłuższa podróż autem? Ojejcia, wiesz co, my tak naprawdę tysiące kilometrów robimy w ciągu jednego weekendu, tak nawet do 5-6 tysięcy kilometrów, także my cały czas się poruszamy tym autem i w sumie jak wracam już do domu, to nawet tak się nie chcę tym samochodem jeździć, już wolę iść na spacer, czy po Gabi do przedszkola, czy gdzieś tam do sklepu na zakupy, wolę jednak nóżki wykorzystać. A co robicie, jak jeździcie tym autem? No bo nie zawsze przecież prowadzisz, prawda? No nie zawsze. No zdarza się, że siedzisz z tyłu na przykład. I co się dzieje? Wiesz, mamy różne głupawki no, w naszym zespole. Bardzo. Na pewno bardzo dużo rozmawiamy, a czasami jest tak, że przyjedziemy po prostu 4 godziny i nikt do nikogo się nie odezwie, bo takie momenty też taki mamy. Taki foch. Znaczy, może nie tyle fok, co może takie wyciszenie, odpoczynek od siebie. No bo Konrad na przykład się nie fochuje na mnie, tylko ale jak nie chce ze mną rozmawiać, to się nie odzywa. I siedzisz. U nas to jest też czasami zmęczenie, bo w sumie teraz nie widzimy się w ciągu tygodnia tak często. U nas zaczyna się teraz weekend jednak w piątek, w tym okresie jesiennym. Ale jednak wakacje to te 3 miesiące, 4 nawet od maja, włącznie nawet z wrześniem, no to jednak nie widzimy się tylko przez 1-2 dni, więc czasami nawet już człowiek nie ma o czym rozmawiać. No ale wiadomo, przy podróży towarzyskiej, która przy okazji ma jakieś tam bąbelki w sobie, no to naprawdę różne rzeczy przychodzą do głowy.